Okej, okay, teraz zabieramy się za demontaż tutaj tego plastiku z tą całą elektroniką. I śrubki widzimy tu od tej strony też. Tutaj, 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 tam, tam, tutaj. Także chyba jest ich, nie wiem, 2, 4, 6. Prawdopodobnie 6. I sobie je odkręcamy i to ściągamy. Także lecimy z tym. Tym plastikiem go ostrożnie. Nam jeszcze olej gdzieś tam przelewa, bo słychać. Także teraz patrzymy sobie, gdzie ten plastik jest tutaj przykręcony, do jakichś, do których tych. O, tu jednak mamy mniejszy Torx 25 i odkręcamy. Najpierw sobie to lekko luzujemy. Te dwa. Teraz z tamtej strony. Nie wiem, czy to są wszystkie, ale je sobie odkręcimy, zobaczymy, czy wyjdzie. Wydaje mi się, że ich powinno być 6. A się tego oleju stąd wylewa. Tu są chyba takie same wszystkie śrubki, także bez znaczenia. Tutaj sobie na takich dwóch polcach to wypychamy i nam ładnie schodzi, widzę. Staram się to robić delikatnie, żeby nam to równo schodziło. Tutaj z tej strony trochę gorzej chce to schodzić, ale pomagamy sobie śrubokrętem i idzie. Tu się udało. Gdzieś sobie zaraz to odłożymy. Tutaj nic z tym nie będziemy robić, także może sobie tutaj to leżeć. Nie ma problemu. Za kawałek ręcznika sobie to trochę powycieramy. Zaraz sobie te okłady pozmieniam. I teraz sobie to możemy odwrócić. Trochę górę też przetrzeć. I zabieramy się za rozbieranie na połowę mechatroniki. I teraz sobie ją tak rozbieramy. Też wszystkie szybkie musimy sobie teraz poluzować i je odkręcić. I musimy ją położyć tak jak teraz leży, także tymi tłoczkami, tak jakby do góry, one mają z tą górną częścią nam odejść. A płyta separacyjna musi na tej dolnej zostać. Tak, tutaj są wszędzie 25, już także 30 nie używamy. I sobie luzujemy. Dobra, są wszystkie poluzowane, więc możemy sobie teraz je wykręcić. Najpierw tamponada, siostro.
Mam nadzieję, że one będą takie same, te śrubeczki wszystkie. Także tam były te śrubki takie same wszystkie. Ja sobie teraz pochowam do woreczka, żeby mi się nie pogubiły, nie zabrudziły, trochę zwolniły miejsca. I teraz ściągamy tą górną pokrywę. Sobie zrobimy teraz miejsce na nią. I pamiętamy, żeby nam płyta została na dole. Tu mamy takie nawet miejsce do podgięcia, możemy, nie wiem, palcami zobaczyć, czy się uda. Bierzemy śrubokrętem. Lekko zobaczyć. Oho. Płyta się podniosła, teraz ostrożnie trzymamy sobie tę płytę, żeby nam sprężynki jej nie podniosły za bardzo. Tam chyba ją też jakiś bolec trzyma. Tak mi się wydaje. No, ona też na tych bolcach jest. Tutaj nie ma żadnych kulek na szczęście. Także ją sobie odkładamy. I teraz tutaj mamy te sprężynki. Widzę tutaj na pewno jedną w tym miejscu. I tutaj drugą w tym miejscu. A to sobie to może lekko przetrę. I teraz co, sobie tą płytę ściągamy i uważamy na te dwie sprężynki. Patrzymy, czy są dwie na pewno. Teraz delikatnie dajemy ją do góry. Patrzymy, czy nic tam się do niej nie przykleiło, jakaś kulka przypadkiem. Ale nic nie ma. Jest czysta. Także ją dajemy na bok. Tutaj mamy te sprężynki. Tutaj są te 1, 2, 3, 4, 5, 6 naszych tłoczków jest. Teraz to lekko z oleju sobie na razie zebrać. Trochę kleju z tej płyty separacyjnej też zostało, także możemy sobie to lekko tutaj pościerać. Delikatnie. Żeby była płyta ładna. Ładnie przygotowana pod nową tą płytę separacyjną. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, takim ręcznikiem, bo on się strzępi strasznie. A może lepiej taką gąbeczką do naszej, zaraz zobaczymy. Tu mamy tak, tu mamy te sprężynki. Mamy 6 tych takich ala tłoczków czy grzybków. Że wam lekko niżej to muszę opuścić. Także te dwie sprężynki. Tu jest chyba trochę niższa, tu jest trochę wyższa. 6 tłoczków. Tu widzę, chyba jest jakieś siteczko. Tu jest chyba siteczko. I są kulki, tylko ja muszę sobie je znaleźć. Tu jest, widzę, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Trochę ich jest. Ja się tu muszę tego oleju pozbyć, żeby to ładnie wymyć. I tych kulek pewnie przy okazji też. Dlatego najpierw sobie ten olej lekko tam wyciągam, żeby widzieć te kulki. Żeby te lekko kanaliki poprzepycham. Żebym kulki widział. Gdzie są. Dobra, sobie zaraz zrobię tego zdjęcie. Żeby się nie pogubić z tym wszystkim. No dobra, w sumie teraz sobie te kulki, możemy te tłoczki powyciągać, kulki też. Nie wiem, jak te tłoczki tutaj w ogóle mają stąd wychodzić, trzeba je jakoś
chyba magnesikiem powyciągać. Te oczki nie idą. To zobaczymy inaczej. Mam takie haczyki, zobaczymy, czy tym da radę. Tak średnio. Nie chciałbym ich tam za bardzo porysować. Ale da się je wypchnąć od drugiej strony, także spoko jest. Są takie małe dziurki, specjalnie zrobione. I wyciągamy sprężynki, tu jest ta większa. A tu jest ta mniejsza. Albo po prostu jest głębiej osadzona, no tak się niżej wydaje. Tłoczki są, no są wyjechane, no widać. Nowe są coś, no nawet jeszcze bardziej niż te wystają. A to zaraz sobie to z nowymi porównamy. Także ta 6 idzie w śmietnik. I to właśnie ich wina jest to, że skrzynia nam szarpie przy zmianach biegów. Także teraz wyciągamy sobie kuleczki. Tutaj jest pierwsza. Tutaj niżej druga. Obok trzecia. Tutaj czwarta. Spadła mi tam na dół. Szukamy kolejnych. Chyba, że dobrze, może sobie po lampkę pójdę, o. Tutaj u góry jest kolejna. Tutaj jest kolejna. Tutaj na górze. Tutaj dalej obok. Tutaj na prawo, na górze. I chyba wszystkie, ale zaraz sobie położę patyczkę, trochę posprawdzam. Tam, gdzie by się mogły ukryć. Chyba jest pusto już. Teraz sobie te sitka jeszcze wyciągniemy. Są, widzę, dwa. Takie malutkie. Jest czyste. To większe. O, też się ładne wydaje. Teraz co, trzeba by ten olej gdzieś nam najlepiej wylać.
Może już w jakiś pojemnik to lepiej zlewać. Trzeba by tamponadę teraz znowu zmienić. O, tutaj nam jeden bolec wyleciał. I teraz sobie te puty przemyję zmywaczem. Dobra, wstępnie mamy przepłukane. Teraz trzeba by ten klej pousuwać trochę z włączeń tych płyt. No, gąbeczką widzę schodzi. No, ten klej trochę trzyma w niektórych miejscach. Ale gąbeczka daje radę. Dobra. Tutaj wstępnie jest. Teraz się przyjrzymy tej drugiej płycie. Tu zaraz sobie te tłoczki też powyciągamy. Zobaczymy, jaki tam jest typ na tych sitkach, na tej drugiej płytce. Teraz to sobie lekko tą płytę oczyścimy. Tu mamy taki tłoczek od sterowania biegami. Nie wiem, czy ona wyjdzie. Wychodzi. Tu nic widzę. Nie trzeba czyścić. Nie ma żadnych śmieci w środku. Ja tylko robię sobie taką małą regenerację, bo też prawidłowo to się powinno tutaj te wszystkie łoża tych tłoczków pomierzyć, czy tam nie ma już jakichś, nie wiem, ryż, czy tam nie są za bardzo wyrobione, żeby to wszystko trzymało swoje nominalne wymiary, żeby było odpowiednie ciśnienie na każdej sekcji, więc to już wtedy są o wiele większe koszta. Także wtedy trzeba to już by do serwisu na maszynę oddawać. Ja tylko sobie te grzybki wymieniam, to ogółem sobie czyszczę, przemywam, nowa płyta. I potem jeszcze tam uszczelki w skrzyni i składam to. Mi to powinno pomóc. Dobra, i tam te sobie płytę umyję. Ok, teraz sobie te tłoczki to jeszcze powyciągamy. Tu jest taka listwa od dołu, co je trzyma. Musimy ją zdemontować. Mam taką dobrą pozycję, więc to tak wam tylko pokażę niestety, ale... Nie wiem, jak to są długie. Krótkie są. I ostatnie. Teraz ta listwa idzie w dół i sobie wyciągamy tłoczki po kolei, patrzymy, jakie są stany ich sitek. Mamy takie siteczka na końcach, musimy sobie je sprawdzić. Tutaj do pełnej regeneracji też trzeba by te tłoczki wymienić. Cały zestaw kosztuje 1500 zł. Na razie tego nie ruszam. No, są te sitka ładne, czyste wszystkie. Tu jest trochę inny tłoczek z takim sitkiem na końcu. Też jest czyściutkie. I ostatnie też, także... Składamy to z powrotem.
Dobra, zakładamy tą płytkę z powrotem. No i śrubeczki skręcamy. O kurwa. Śrubeczka mi wpadła w trociny. Nie ma to jak na stolarni. Trzeba szybko odkazić. Tutaj zasada 3 sekund nie działa. Tylko podokręcamy. Teraz znowu rąsią. Rąsia niezastąpiona. I teraz potrzebujemy nasz nowy klucz dynamometryczny. Tylko gdzie on jest? Kurwa, jak zwykle. Gdzieś się dyma. Kurwa, czemu takie uparte wszystko jest, że nie można nic znaleźć. Noż kurwa. I teraz tak, tutaj te śrubki od tych tłoczków to jest 6 Nm. Chyba potrzebujemy jakąś lekką przedłużkę, może mniejszą. Sześć i dosyć lekko. Dobra. To mamy skręcone. Także tu zaraz sobie jeszcze ten przedmuchamy też. Te płytki możemy zamienić. I teraz tak, ja sobie to idę obdmuchać powietrzem. Włożymy wtedy kulki, te sitka, sprężynki, lekko to olejem tutaj machniemy, żeby tam było, żeby nie było sucho. I tak samo sobie tutaj tamtą drugą płytę przedmucham. Też tam lekko ją machnę olejem i będziemy to wtedy skręcali. Ok, trochę nam płytki przeschły. Mam taką nadzieję, więc możemy to składać. Ok, teraz sobie to lekko zwilżymy olejem, tym nowym już. I łokciem trzeba trochę kliknąć. Klik. A ten olej śmierdzi. Fło. Tak lekko tutaj zwilżymy te niektóre miejsca. Ja sobie to może tak jak było. Bo mniej więcej pamięciowo wiem, gdzie te kulki były. Wkładamy te nowe tłoczki, czy tam grzybki. Ops. Też sobie tam lekko je w paluszkach obsmarujemy, żeby się nam nie zatarły od razu. Czy w ogóle pasują, to jest pytanie. No, ciasno wchodzą, ale pasują. Dobra, smarujemy dalej, wciskamy. Tutaj pominąłem jednego. Dobra, tu mamy te tłoczki już wciśnięte.
możemy sobie tam jeszcze teraz te kuleczki powkładać. Ja sobie to jednak włączę z filmiku, bo żeby sobie tego nie pomylić. Dobra, to już sobie kulki pokładałem, sitka też. Teraz mi zostały tylko te dwie sprężynki. Tu była i tu była. Teraz sobie trochę tam podlewam oleju do tych kulek na pewno, bo one tak bardziej stały w oleju. To niech mają mokro. Trochę te tłoczki zwilżymy od razu. Teraz sobie nakładamy tą płytę naszą. To jest B52, muszę wyciągnąć. I mamy nową płytę B52 z jednej strony, a 52 z drugiej strony. I musimy sobie teraz to dopasować. Tak chyba, bo odwrotnie nam nie będzie pasować, nie? No, to jest jedyna opcja. To ją sobie wkładamy i trafiamy tylko tymi sprężynkami w ich otworki. Tutaj. Mają swoje miejsca. Teraz tą musimy założyć. Skręcamy to. Wstępnie są dokręcone i teraz jest sobie podokręcamy kluczem dynamometrycznym na 6 Nm. Gdzie jest nasza końcówka? Gdzie ją znowu przechlałem? Tutaj zawinięta. Zawinięta jak jakiś kozik w więzieniu. Tu tylko ostrze wystaje. Dziabiesz. Także wstawiamy na 6 i dokręcamy tak mniej więcej jakoś też na krzyż może. Patrzymy po kolei wszystkie najlepiej. Żeby któreś nie pominąć. Mamy teraz musimy sobie tutaj ten jeszcze jeden tłoczek włożyć. Tego sobie troszkę tam wyczyszczę i za chwilę go jeszcze sobie nasmaruję nowym olejem. Tak samo sobie jego ułożę tutaj z tyłu, przedmucham. I wkładamy go. Na jego miejsce. Hop. Teraz sobie zakładamy tą elektronikę.
Ona idzie od tej drugiej strony, odtąd. Także to zakładamy. Tu będziemy tym tłoczkiem, który chwilę temu wkładałem, trafić w ten plastik.